Jak witajcie na takim szybkim przeglądzie nowości z Pepco. Zaczynamy od półek hitowych, potem standardowo lecimy w głąb Pepco. Tak sobie poszukamy nowości szybko i konkretnie. O, także patrzcie kawkę, bierzcie jakieś ciacho. Działamy! No i mamy nowość, obrusik. Biały, śnieżno-biały, jak widzicie. Taki w gwiazdki, takie śnieżynki. Co to jest za materiał? Nie wiem, ale mega się błyszczy. 30 zł, a jaki to ma wymiar? Chodź się pokaż. 140 na 240. O, teraz widać fajnie te gwiazdki. Mam... O, zobaczcie, to ma jeszcze lamówkę. Dopiero teraz zauważyłam. No okej, Danuta. Muzykę proszę. I kolejna półka hitowa. No i tutaj też widzę kilka nowości, na przykład ten zapach. Ale może zaczniemy od tego Mikołaja. Zobacz, jaki fajny lampion. W prawej choinka, w lewej prezent, czy na odwrót. No, jak on wygląda? 20 zł? Dobra, postawimy cię i zobaczymy, jak się prezentujesz od dołu. Tak jak myślałam, dosyć duża przestrzeń, także nie tylko tealite, ale i taka mniejsza świeczucha się zmieści. No fajnie. No tutaj ten wazon znamy, także go pominiemy. Sprawdzimy może cenę tego zapachu. Tego jeszcze nigdy nie widziałam. On jest pewnie w tej samej cenie co ten czerwony, ale 25 zł. Warto przypomnieć. W ogóle powiem wam, że jestem w drodze na przegląd do Leroy Merlin, ale tak mówię, dobra, wjadę już na chwilę do Pepco. No tu jakieś choineczki na drewienku. 15 zł. No i w sumie dobrze, że wyjechałam, bo trochę nowości jest. Gdzie ty masz cenę? Nie masz ceny. O, tu jest 8 zł. No dobra. No i co? Jest tutaj, ale to znamy. Pokazałabym cenę, ale nie widzę. A tutaj ten bieżnik, to również jest to, co już znamy. Także odkładamy. Podkładki. No widzicie. Cały czas ta sama oferta. Wszystko leży na hitach, więc wszystkie poprzednie filmy są naprawdę mocno aktualne. Możecie sobie do nich wracać. Tak, ta tutaj też już ją znamy, także złapmy jeszcze te czerwone kotony. I one ile? 10 zł. Może zrobię wam takie zbliżenie. O. I tych kulek mamy tutaj 10, długość kabla 1,65 m. Na baterię, dwa razy paluszki.
O, nigdy nie miałam okazji podnieść tej tacy. Zawsze gdzieś tam stała albo w takim miejscu, że dbałam się, że coś zrzucę, albo za wysoko, więc teraz dowoli się nią nacieszę. Jejku, jaki brylanty, jak to się mieni. Ceny nie widzę, także pewnie znacie cenę tej tacy. Napiszcie w komentarzu. Jest papier ostatnio, któraś z Was pytała o cenę, więc sobie ją przypomnimy. 2 zł i tutaj jest 1,5 metra tego papieru. Słuchajcie, nadal półeczki hitowe. Jak widzicie, trochę garnków i akcesoria kuchenne. No, hity to nie są. Ale może to jest taka okazja do tego, żeby sobie przypomnieć ceny. Może wiecie, ktoś komuś coś na prezent. Dobra, zostańmy już na tych półkach. Jak hit, no to hit.
Słuchajcie, no półeczki hitowe za nami. Przed nami jeszcze ozdoby bożonarodzeniowe. Ale wiecie co? Tak trochę bitnie w tym pepku, nie? Tak nie wiem. Taki mam straszny niedosyt. Myślę, że więcej nowości mam na poprzednich filmach niż tutaj było, więc zapraszam Was do poprzednich filmów. Myślę, że zrobimy sobie tutaj jeszcze te ozdoby bożonarodzeniowe i polecimy do kolejnego pepku sprawdzić, jak tam w tym innym pepku z ofertą. Także dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.